Witam bardzo serdecznie, jestem oczywiście Crocs i Helk jest dzisiaj i nie jest to byle jaki odcinek, bo bitwa dzisiaj o no, bardzo dużo ściana z linem. 1000 dolców kosztuje taka bitwa dla jednej osoby, czyli 4000 zł, dwie osoby, no to mamy bitwę za 8000 zł. Zobaczymy o ile, o jaką stawkę będzie się ta bitwa toczyć, ale wpierw gościu ci powiem, że jak chcesz więcej filmów z innymi youtuberami, to daj znać oczywiście w komentarzu pod filmem. Łapa w górę pod filmem, to może kogoś na odcinek zaprosimy następny. Daj znać, kogo byś chciał zobaczyć. A ja jeszcze tylko ci przypomnę, że jak jesteś osobą pełnoletnią i chcesz mnie wesprzeć, żeby więcej takich filmów było i jak chcesz sobie oczywiście sianko wpłacić na Helcase'a, to możesz zalogować się z linku z opisu, bądź kliknąć tutaj promo code i wpisać oczywiście kod Crocs przez Wex. Możesz go dowoli wpisywać przy każdej wpłacie 10%, więc dostać 2,50 dostaję nowej użytkownicy. Tutaj możesz sobie kaskę wpłacić, jak jest rzeczywiście są pełnoletnią. Skiny, bliki, przelewy i wiele więcej, a my się tutaj wpierdzielamy. No nie zostało nam nic innego, jak po prostu dołączyć do tej bitwy. Bitwa za 8000 zł, stary. Jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo skrzynek, bo aż 25, więc no tutaj Linek przygotował taką bitewkę. Sympatyczną. Taki rozszał tutaj pewnie cenowy będzie duży tych wszystkich skrzynek. Jak, no jak w życiu pewnie 25 skrzynek, no to będą tutaj różne kategorie cenowe tak naprawdę. Nie mam te skrzynki min, które sporo kosztują. Ta skrzynia chyba kosztuje z kilka dolarów, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. No póki co, ten ta akwamarynka bardzo ładnie nam tutaj sypnęła, ale mam pytanie w zasadzie do ciebie, widzu, czemu to P90 tyle kosztuje? To ja nie mam pytań, bo ta Corticera niestety tutaj ładnie mu nadrobiła, no ale spokojnie, to dopiero siódma skrzynka, fuel injector teraz dla wuja za 103 dolary, no tutaj stuwa więcej z takiej skrzynki. Ej, w ogóle... To jest chyba faktycznie, to jest ta skrzynka taka za kilka dolarów. I trafić z niej skina za stówę, to już mi się wydaje takie, no, godne tutaj, wiesz, pozazdroszczenia. Generalnie przypomnę ci, no bo jak ja mam więcej, to się lubię z widzem dzielić. Przypominam ci o konkursie, jaki jest organizowany. Masz link w opisie na kosę za 140 chyba dolarów, 150, coś takiego, 160 na Good Knife'a Brightwater. Masz w drugiej linijce opisu link do tego konkursu, więc sobie dołącz. Dzisiaj bez odcinkowego giveaway'a, ale no mam nadzieję, że zostawisz łapę i komentarz z propozycją właśnie na jakiegoś następnego gościa. No powiem tak, jedno otwarcie, które mną wstrząsnęło w dzisiejszym odcinku. Co ci się stało? Co ci się wydarzyło? Co poszło nie tak? Nie wierzę. Było tak dobrze! $3166! Ja nie mogę. Linek, weź tam coś sobie potem po filmie, co? Dogadamy się. No zostało nam $60! No powiem wam tak, no kolorowo nie jest. Dostaliśmy tak na dziurę mocno, że ja jestem naprawdę... No nie wierzę, ja nie dowierzam do teraz, co tu się stało. Ja nie mogę, przecież on wygrał ponad 10 tysięcy złotych w tym momencie. Dobra, no co mogę powiedzieć, no, trzeba spróbować skrzyneczkę tutaj zakręcić skrzynią Hardnet. Spróbować kosę, trafić na... No, ja nie mogę, jak tutaj... Nie wiem, płakać mi się chce, stary, no. Nie życzę nikomu, stary, takiej sytuacji, no. No, naprawdę...
Jest mi przykro. Jest mi po prostu przykro. USP. A najgorsze jest to, że ja już myślałem, że ta bitwa jest raczej moja. Ja miałem taką przewagę gigantyczną. Ja nie mówię. Co tu się dzieje? Co tu się stało? Dobra, otwórzmy jeszcze raz. Ja nie mogę. Wystosowałem właśnie oficjalną wiadomość, że tak powiem, tutaj do Lina, żeby oddał mi pieniądze, które... na które mnie tutaj opierdolił. Ja nie mogę. To, co się dzisiaj stało... To, co się dzisiaj stało, no mam tokeny eventowe jeszcze. Otwierając oczywiście skrzynki, tokeny też możesz zdobywać. No weźmy sobie tutaj, odblokujmy jeszcze za te doładowania. No trochę tego będzie, więc zobaczymy. Może jeszcze uda nam się tutaj wrócić. Dobra, event Willa dzisiaj nie chcę, token... No, a czekaj, bo to jest... Właśnie, to jest to, to tego nie chcę, bo tutaj jakby wrzucasz i to masz zamrożone, że chyba im więcej ktoś wrzuci, to tam jakąś nagrodę możesz dostać. Ty, a czy ja nie mam kosy jeszcze? No właśnie! No właśnie! Nie miałem jeszcze tu weku kosę. Jak sobie właśnie przypomniałem, że jej nie wydałem. Dobra, 875. Tyle tokenów mamy, generuje skina losowego. No, zdyszka. Zdyszka, coś takiego. Rebestia nowa. Ile to kosztuje? $25. Ej, bardzo ładnie w ogóle. To mi się podoba. No dobra, $182 mamy. Za to możemy sobie... Kurczę, no dużo możemy podzielić, to jest kupa kasy tak naprawdę. Tylko biorąc pod uwagę, ile dzisiaj mieliśmy i to, co się wydarzyło, to jest mi bardzo smutno i... Nie wiem, 4 osoby chyba mam taką battle jedynie. Mogę tutaj sobie pozwolić, no dołączę tutaj bota, dołączę drugiego i dołączę trzeciego. Bo jeszcze jakiś inny mi się tutaj wpierdoli, mnie opierdoli. Zobaczmy, skrzynki minus sztukach 5. Nożyk jakiś dla wuja kroko? No oczywiście, aha, no to nieźle. Nie no, jakby tutaj jeszcze jakiś nożyk dla wuja poleciał, to wydaje mi się, że byłoby to jakkolwiek jeszcze, no gra. Kto musiałby być taki nóż sztyletto, aha, no, no super. No, więc tak się kończy nieodpowiedzialna gra. Pamiętaj, żeby grać odpowiedzialnie, ja to oczywiście robię tylko dla kontentu, żeby widzowie oczywiście go dostarczyć. Dzięki serdecznie za oglądanie, widzimy się w kolejnym filmie. Przypominam, 10% więcej z konek Roxy, dodatkowo kasa na start dla nowych użytkowników. A ja się z wami żegnam. Siema.